Miejsce 83. Nissan 370Z. Ta wersja jest nieco ugładzona w stosunku do poprzednika. 350Z to był samochód, a to już jest takie bardziej modne cacko na bulwar niż stricte sportowy samochód do driftu. No jest jakaś alternatywa dla Porsche, nawet na tył. Z przodu silnik, prowadzi się prawdopodobnie bardzo fajnie, ponad 300 koni, no czego można chcieć więcej? Dla mnie stylistycznie można chcieć więcej, chociażby ten środek, nie jest to coś okrojonego dla mnie, że tak się wyrażę, natomiast dla fanów japońskiej motoryzacji jak najbardziej na 5. Seria Z to dla Nissana kawał kultowej historii, która została wskrzeszona modelem 350Z. 370Z to jego bezpośredni następca. Model zadebiutował w 2008 roku. Tutaj nie ma żadnego udawania. Silnik V6, manualna skrzynia i napęd na tylne koła. Właśnie tak powinien wyglądać sportowy samochód. To jest samochód, który z pewnością kontynuuje coś, co pojawiło się w wypadku 350. Ta 350 była pewnego rodzaju rewolucją, dlatego że chociażby pod względem designerskim było to auto, które bardzo mocno zaatakowało coś, co wydawało się niekoronowanym królem tamtych czasów, czyli Audi TT. Auto jest przepiękne wizualnie, ma tak ostre linie, że od razu wiadomo, że z tym samochodem lepiej nie zaczynać, a jeżeli coś ma jeszcze silnik benzynowy i to mocny, sześciocylindrowy z przodu, lekki tył, który jest oczywiście napędzany, to znaczy, że tym samochodem każdy z nas będzie miał mnóstwo zabawy. A właściwie nie każdy z nas, bo tym samochodem trzeba po prostu umieć pojechać. Jeżeli wsiądzie do niego gapa, to albo będzie jechać strasznie ślamazarnie, bo się będzie go po prostu bać, albo jeżeli będzie chciał wykorzystać jego potencjał, a nie do końca kierowca będzie potrafił ten potencjał wykorzystać, to skończy w pierwszym rowie. 370Z to wymierający gatunek. To jeden z ostatnich sportowych samochodów, który ma pod maską prawdziwy, wolnossący silnik. 340 koni mechanicznych to już całkiem rozsądny wynik, gwarantujący niezłe emocje. Z tym samochodem zawsze mam problem. To znaczy problem jest taki, żeby wsiąść do środka, ale to jakby jest sprawa oczywista i problem z tym, że on tak wygląda w środku bardzo, bardzo, bardzo po japońsku. Ale za to świetnie się prowadzi, a przede wszystkim warunek brzegowy najważniejszy, napęd na tył. Takie samochody starzeją się bardzo powoli, więc Zetka jeszcze długo będzie budzić emocje i w przyszłości ma szansę na bycie cenionym klasykiem.